Siatkówka to sport kochany przez miliony Polaków, także nie mogło nas zabraknąć w Nysie na finale Pucharu Polski Kobiet. Zobaczymy, dotkniemy tę dyscyplinę sportu, pokażemy wszystko od kulis. Jak zawsze na vlogu Cielą po oczach. Zapraszam do subskrypcji, bądźcie z nami. Podczas turnieju w Nysie na szczęście wpuszczono kibiców, ale każdy musi przejść przez taką specjalną kabinę dezynfekującą. Ruszamy na halę, już wszystko przygotowane. Hala wygląda naprawdę imponująco. Niestety nie ma kibiców cały czas, ale dość liczni przedstawiciele mediów. Widzimy bardzo dobrze przygotowany parkiet, także nic, tylko grać. I rzeczywiście zobaczymy najlepsze polskie siatkarki za chwilę w akcji. Za chwilę mecz ŁKS Łódź, Chemik, Police. A na vlogu Cielą po oczach Ryszard Czarnecki, eurodeputowany i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Witam serdecznie, panie Ryszardzie. Powiem tak, wspaniała organizacja. Pomimo tego, że nie ma kibiców, różnego rodzaju elektroniczne gadżety powodują, że można czuć wielką siatkówkę w Nysie. To prawda, no Nysa to jest bardzo ważne miasto na mapie polskiej siatkówki. Miasto, które wychowało Bartka Kurka, wcześniej Adam Kurek, jego ojciec tutaj grał. Tutaj Piotr Gacek, tutaj grali, trenowali Ireneusz Mazur, Grzegorz Ryś, Maciej Jarosz, tutaj Kuba Jarosz mieszkał. To siatkarskie miasto. Stal Nysa obroniła się przed spadkiem, a Nysa od kilku lat, dokładnie trzeci rok rzędu, jest stolicą polskiej siatkówki kobiecej, bo jest tutaj Puchar Polski. Bardzo fajne zawody. Mamy takie LED-owe bandy, które no, z braku publiczności przynajmniej pokazują, że są dla nas ważne. Dobry poziom zawodów, dobra promocja polskich środków. Skład finału, Chemik, Police i Grot Łódź zaskakuje. No, Chemik wydawał się być faworytem do tego finału, no ale Grot Łódź, pozytywna niespodzianka. Jak pan ocenia właśnie skład samego meczu finałowego? No, dla mnie nie jest to niespodzianka. Przypomnę, że Super Puchar Polski, finał w Lublinie 3 miesiące temu był taki właśnie, identyczny. Wtedy po tiebreaku Budowlani już wygrały, co jednak było niespodzianką, Chemikiem, Police, aktualnym obrońcą trofeum mistrzem Polski. Myślę, że Radomka miałaby szansę być w finale. Półfinał przegrała aż 0-3 z Budowlanymi, ale nie było Katarzyny Skorupy rozgrywającej, jednej z lepszych w Europie, najlepszych w Europie. I myślę, że to była przyczyna takiego gładkiego zwycięstwa Budowlanych. Myślę, że to będzie ciekawy finał. Myślę, że to może być długi finał i jedno jest pewne, nie wiem, która z wygra, ale wygra siatkówka. Czy któraś z zawodniczek szczególnie panu podobała się na parkiecie, w sensie gry oczywiście, jakości? No, jako wiceprezes Polskiego Związku Siatkowej obserwuję reprezentantki, bardzo dużo reprezentantek Budowlanych, Łódź, już 6. Z Sędką, bardzo młodą, ale już była MVP w meczu z Czeszkami w zeszłym roku. Też sporo reprezentantek w Policach, także dziewczyny, które grały kiedyś w kadrze do niedawna. No, bardzo bym chciał, żeby właśnie nie dziewczyny z Serbii, z Holandii, z Brazylii nadawały ton temu finałowi, tylko reprezentantki Polski. Bardzo dziękujemy. Thank you.
z nami Natalia Mędrzyk, MVP turnieju. To nie był łatwy mecz dla Chemika tak naprawdę, 3-1, bo Grot postawił trudne warunki, ale najważniejsze dla Was to zwycięstwo. Tak, myślę, że przełamanie nastąpiło po drugim secie, gdzie tego drugiego seta tak naprawdę trzeba było mocno wywalczyć. Myślę, że kilka obron o tym przeświadczyło i no nic się, tylko się teraz cieszyć. Ja już troszkę nie wiem, co powiedzieć, także bardzo się cieszymy. Piękna uprawa w ogóle tego finału, mimo że nie było kibiców niestety z powodu koronawirusa, ale jak Pani ocenia całą organizację, no też byli Ci kibice wirtualni, no ale mimo wszystko można było chociaż przez moment się poczuć jak na prawdziwej hali wypełnionej kibicami. Tak, to prawda, myślę, że poziom już wielokrotnie tutaj nas Nysa pokazywała, więc na pewno jest to bardzo przyjemne środowisko dla nas do grania. Troszkę martwiłyśmy się o te trybuny, ale tak naprawdę nie miały większego znaczenia dla nas. Także tym bardziej się cieszymy, no i czekamy na powrót kibiców. A co dla Pani znaczy ten indywidualny tytuł? MVP to jednak no, bardzo fajna sprawa. Ja się okropnie wzruszałam, bo miałam mnóstwo problemów zdrowotnych i tak naprawdę niewiele grałam od listopada, więc dla mnie to takie podwójne znaczenie ma, no i bardzo się cieszę. Teraz kadra Polski, Mistrzostwo Polski, trzeba pójść za ciosem, no bo wiadomo, że w Chemiku te ambicje są bardzo, bardzo duże. Tak, to prawda. Na pewno będziemy bronić tytułu. Mamy smaka na złoto i mamy nadzieję, że do tego dążymy. No, dążymy do tego, żeby wygrać złoto i myślę, że innego planu nie ma. I co na koniec powiedziałaby Pani wszystkim kibicom kobiecej siatkówki i drużyny Chemika Police? Życzę wszystkim zdrowia, żebyśmy jak najszybciej wrócili do grania przy kibicach i żebyście byli z nami. Dziękuję. Natalia Mędrzyk dla vloga Cieną po oczach. Z nami Olga, zawodniczka Chemika Police. Hello, what can you tell me about the atmosphere? Olga, powiedz, co sądzisz o atmosferze tutaj w hali w Nysie. Była fantastyczna, chociaż bez kibiców. No tak, bez kibiców wiadomo, że gra się trochę inaczej, a dla nas to nie miało żadnego znaczenia. Dla nas najważniejsze było zwycięstwo w tym meczu i to osiągnęłyśmy ciężką pracą i na pewno nie było łatwo. No właśnie, Grot postawił dość trudne warunki tak naprawdę i wynik nie odzwierciedla przebiegu gry. Zgadza się, musiałyśmy się bardzo mocno spocić, było wiele wymian na styku, ale najważniejsze, że w końcu się udało i mamy ten zasłużony puchar. Olga, powiedz, jak oceniasz w ogóle poziom polskiej ligi, bo przecież grałaś w wielu miejscach na świecie. Poziom polskiej ligi jest bardzo dobry, naprawdę, uwierz mi. Tutaj przede wszystkim ludzie kochają siatkówkę i czuć tutaj to na każdym kroku. Myślę, że każdy chciałby tutaj grać. To był bardzo dobry finał Pucharu Polski Kobiet w Nysie. Mimo, że bez kibiców, to jednak hala zachwyciła zawodniczki. Sam mecz finałowy też niezwykle emocjonujący. Wynik 3-1 dla Chemika, ale tak naprawdę nie oddaje on przebiegu gry, która była bardzo wyrównana. Gratulacje dla Chemika i zobaczymy, kto teraz zostanie mistrzem Polski.